23. kolejce spotkań Tauron Basket Ligi AZS Koszalin mierzył się z Turowem z Gorzelec. Było to ważne starcie dla obu ekip w kontekście rywalizacji o awans do fazy play-off. Obie drużyny plasują się tuż przy czołowej ósemce ligi, zatem zapowiadało się ciekawe widowisko. Rywalizację rozpoczyna od rzutów wolnych Dillon i prowadzenie zespołu ze Zgorzelca. Długo żadna ze stron nie trafiała. Za trzy wreszcie trafia Artur Mielczarek. W odpowiedzi Kirk Archibek. Chwilę później poprawia Patrick Auda i ponownie AZS na prowadzeniu. Punkt za punkt, tym razem Kostrzewski. Trafia za 3 punkty Patrick Auda i prowadzenie AZS-u wzrosło do 2 punktów. Chwilę później poprawia Mielczarek i akademicy na 4-punktowym prowadzeniu. W tym momencie zastój AZS-u i kolejne punkty do końca tej kwarty zdobywali już tylko koszykarze Turowa. Wynik pierwszej kwarty ustalił Karolak celnym rzutem za 3 punkty. Po pierwszej odsłonie Turów skromnie prowadził z AZS-em 14-10. Drugą odsłonę rozpoczyna Stefan Hanach celnym rzutem za 3 punkty. Chwilę później poprawia Karolak i ponownie Turów odskakuje. Zespół ze Zgorzelca zaczyna dominować w rywalizacji. Celny rzut za 3 punkty Dylewicza i goście prowadzą różnicą 6 oczek. Kolejna skuteczna akcja drużyny przyjezdnej Kirk Archibek i 23-17 dla Turowa. Kolejne akcje przynoszą zdobycze punktowe Turowa. Następny skuteczny rzut Kirka Archibeka i przewaga Turowa wzrosła do 9 punktów. Najwyższe prowadzenie Turowa po efektownej akcji Dylewicza. Zespół ze Zgorzelca prowadził w tym momencie 32-19. Dystans nieco zmniejszyli akademicy tuż przed końcem drugiej odsłony. Wynik drugiej kwarty ustala Patrick Auda. Po dwóch kwartach Turów prowadzi 32-24. Zaczynamy trzecią odsłonę rzutami wolnymi Dillona. Efektowna i skuteczna akcja Patryka Audy. Później głównie w tej kwarcie punktowali koszykarze gości. Po skutecznej akcji Kirka Archibeka Turów prowadził 43-26. Kolejne punkty AZS zdobywa na 3 minuty przed końcem drugiej kwarty. Tym razem skutecznie Artur Mielczarek. Goście jednak cały czas powiększali przewagę. Po celnym rzucie za 3 punkty Dillona Turów prowadził 52-34. Wynik kwarty ustala AJ Walton. Po trzech odsłonach Turów prowadzi 54-38. Ostatnią odsłonę rozpoczyna punktami Kristinin. Kolejne skuteczne ataki gości, tym razem Dylewicz. Kiedy za 2 punkty trafił Jovan Nowak, przewaga Turowa osiągnęła 24 punkty. Później jednak do głosu doszli akademicy. Najpierw za 3 trafia Dąbrowski. Kolejna skuteczna próba z dystansu Nowakowskiego. Poprawia Hanna. I czwarty rzut z rzędu za 3 punkty akademików. Zespół koszański zmniejszył dystans do 12 punktów na niewiele ponad 4 minuty do końca spotkania. Jednak końcówka należała do gości, a głównie do Kostrzewskiego. Tu efektowna akcja tego zawodnika. Kolejny efektowny wsad i Turów prowadzi 69-52. Odpowiada Artur Mielczarek za 3 punkty. Jednak rywale na więcej nie pozwolili. Skuteczna akcja za 3 punkty Dylewicza. I ten sam zawodnik ustala wynik spotkania efektownym wsadem. Ostatecznie Turów pokonuje AZS Koszalin 78-57.